A ty, czy subskrybujesz kanał motoinfo.pl i masz wciśnięty dzwoneczek? Jak nie, to wciśnij ten czerwony guzik i strzel lajka pod filmem. Cześć, witajcie na kanale motoinfo.pl. Słuchajcie, dzisiaj taki szybki filmik odnośnie odpowietrzenia sprzęgła w Suzuki Swift. Ja dzisiaj trochę nad tym siedziałem i jeżeli mi to sprawiło trochę problemu, no to wam też będzie to trochę problemu sprawiać. I nagram wam ten krótki poradnik. Sorry za jakość, bo to nagrywam z telefonu. Ręce mi się trzęsą, bo od 3 godzin próbowałem to naprawić, w końcu to naprawiłem. Więc tak, przyczyną zapowietrzenia sprzęgła była wymiana pompki sprzęgła, która jest w tym miejscu. O, tu jest pompka sprzęgła, tu jest stara pompka sprzęgła. Wymieniałem ją przez to, że przeciekała. Na chodniczku pod pedałami miałem kropeczki płynu hamulcowego i ona gdzieś tutaj z tej strony przeciekała. I teraz tak, aby wymienić tą pompę, to w pierwszej kolejności, czekajcie, muszę sobie dobre położenie znaleźć. W pierwszej kolejności, nie wiem jak to będzie z światłem tutaj na tym filmiku, bo to mówię, to jest z telefonu nagrywane. Jest taki gumowy wężyk doprowadzający płyn hamulcowy do pompki sprzęgła. Pompka sprzęgła jest o tam. Aby wyjąć ją ogólnie, trzeba tylko sobie wyjąć zbiorniczek, bo będzie nam przeszkadzać. A tak ogólnie tutaj nie trzeba nic rozbierać. Tak, na początku. A ty, czy subskrybujesz kanał motoinfo.pl i masz wciśnięty dzwoneczek? Jak nie, to wciśnij ten czerwony guzik i strzel lajka pod filmem. Musicie sobie zdjąć ten gumowy wężyk, o ten, bo on będzie wam mega utrudniał pracę. I aby go zdjąć, to myślałem, że trzeba go zdjąć tutaj z tej strony, no ale okazało się, że mogę go sobie spokojnie z tamtej strony wysunąć przy pompie sprzęgła, bo on, ten wężyk jest na wcisk. I też uważajcie, bo jak ten wężyk jest sparciały, to też będzie przeciekać, albo jeżeli już jest wyrobiony na końcówce, to też będzie przeciekać i będzie płyn spływał tam po grodzi i tam do samego dołu, aż na te wszystkie przewody elektryczne. I teraz odnośnie samej wymiany, jeżeli ktoś coś tam grzebie przy samochodzie, to sobie z tym poradzi. Miałem trochę trudności z demontażem tego przewodu, to jest tykalen. Tylko to jest tekalen, to jest albo tekalen, albo nylon. Zarobiony na końcu końcówki ma takie plastikowe nawciski. Na końcu tych końcówek są takie dwa o-ringi. I tam był trochę problem, bo nie chciały wyjść. No ale jak odłączyłem ten gumowy wężyk i pompę wykręca, uwaga, bo pompę wykręcacie w prawo. Musicie ją lekko dopchnąć do grodzi, w prawo przekręcić i ona w taki otworek kwadratowy musi się wpasować i ją wtedy wyciągniecie. No ale dobra, mniejsza o to. Tutaj z drugiej kolei też był problem z odpowietrzeniem, bo ta zapinka mega, mega, mega twardo siedziała. Jej nie dało się ruszyć. No bo pewnie 20 lat było to niewymieniane. I więc postanowiłem, że nie będę ryzykował tutaj z łamaniem tego elementu. Odkręciłem cały ten wysprzęglik. Jak odkręciłem wysprzęglik, wyjąłem wszystkie bebechy na wierzch i tak, oczyściłem sobie tutaj tą zapinkę z rdzy, popsikałem jakimś smarowidłem, żeby to puściło i tak. Zasada odpowietrzenia tutaj tego sprzęgła, już wam tłumaczę, na czym polega. Wciskacie sobie, ja już wam nie będę pokazywać, bo ja to już odpowietrzyłem to z 5 razy, to już na bank nie będę tego robić teraz dla was. Zasada polega na tym, że wciskacie tą zawleczkę, cofacie delikatnie tego węża i mówię, podkreślam delikatnie, bo jak go szarpniecie, to wam wyleci cały płyn stąd. Delikatnie cofacie i jak delikatnie cofniecie, to będzie taki klik i ta sprężynka, ten drucik będzie trzymać wam tego węży, ten wężyk, żeby do końca nie wypadł. No i tutaj od góry jest odpowietrznik. Nakładacie sobie na niego jakiś tam wąż i ja na dole butelkę. I w butelkę to wszystko spływa. No i słuchajcie, tutaj sobie z odkręcaniem tego poradzicie. To mi nie sprawiło problemów, to wy też sobie poradzicie. Najgorzej było z odpowietrzeniem. Przenosimy się teraz do kabiny. Słuchajcie, w pierwszej kolejności idę sobie jeszcze sprawdzę ten wężyk, bo już mi tak denerwuje ten wężyk dzisiaj, bo już palce mnie bolą od tej zawleczki. Dobra, ten wężyk wciśnięty, super. I zawleczka musi być do góry wyciągnięta. Okay. Tak mnie ten wężyk denerwuje, bo już mnie całe palce bolą z obydwu rąk. Tak,
Zasada jest mniej więcej taka sama jak przy odpowietrzaniu hamulców. Musicie sobie właśnie wyjąć tam wężyk z tego odpowietrznika, dolać na maksa płynu hamulcowego, pompujecie pedałem, pompujecie. I tutaj musicie sobie ten pedał przytrzymać w pozycji dolnej. Albo ktoś wam pomoże. Jak wam nie ma kto pomóc, to zobaczcie. Ja robiłem coś takiego, o, brałem przewróżkę i przysuwałem fotel i o fotel zapierałem się i trzymałem pedał w pozycji na dole. Jak już wypompujecie za pierwszym razem te pęcherzyki powietrza, to zamykacie, już idziemy pod maskę, zamykacie ten odpowietrznik, wsuwacie wężyk, zamykacie go i znowu idziecie do kabiny, dolewacie płyn oczywiście, sprawdzacie płyn i znowu na zamkniętym układzie pompujecie i nie wciskacie do końca, tylko wciskacie gdzieś do połowy, o tak, gdzieś do połowy, znowu blokujecie i idziecie znowu pod machę i otwieracie. Ale teraz uwaga, dlaczego nie do końca? Jak wciśniecie pedał do końca, tu jest tak duże ciśnienie, że nie utrzymacie tego wężyka, podczas gdy naciśniecie zawleczkę i ten wężyk będzie trzeba wyjąć do tyłu, leciutko. Nie utrzymacie tego wężyka, bo ciśnienie płynu wystrzeli wam i wszystko tutaj zaleje. Już tak miałem dwa razy dzisiaj. I dlatego pedał trzeba wcisnąć do połowy i leciutko sobie wyjmujecie, asekurując, mówię wam, uważajcie na ten wężyk, żeby on nie poleciał do tyłu, bo wyleci płyn i się znowu wszystko zapowietrzy. I robicie tak około 5 razy, 4-5 razy. Ja zrobiłem 2 razy, ale było za mało. Zrobiłem 3-4 i mówię, no to zrobię już 5 raz dla świętego spokoju. Zrobiłem 5 raz i jest ok. A ty, czy subskrybujesz kanał motoinfo.pl i masz wciśnięty dzwoneczek? Jak nie, to wciśnij ten czerwony guzik i strzel lajka pod filmem. Już wam pokażę, gdzie był jeszcze problem. Problem był, o tutaj widzicie, ten płyn hamulcowy spływał na dół i to wszystko zardzewiało, trzeba teraz to oczyścić. A i słuchajcie, tam, ja wam już nie pokażę teraz palcem, widzicie ten żółty smar? Producent daje za mało smaru do tych pompek, musicie sobie tam wcisnąć smaru jakiegoś, żeby to było smarowane cały czas. Ogólnie bym tego nie ruszał, ale tak, raz, że wyciekało, a dwa, że trudno wchodził mi bieg wsteczny. I znalazłem winowajca, pompka sprzęgła. Dobra, nagadałem się dzisiaj, bo jestem mega już wkurzony, spocony, brudny, jadę do domu pod prysznic i widzimy się, daj Boże, już może w innym miejscu. Trzymajcie się, do następnego. Hej! A ty, czy subskrybujesz kanał motoinfo.pl i masz wciśnięty dzwoneczek? Jak nie, to wciśnij ten czerwony guzik i strzel lajka pod filmem.